Przeciwwskazań do laserowej korekcji wzroku jest wiele chorób ogólnych, są to też choroby rogówki, są też nieprawidłowości oka, możemy mieć na przykład za cienką rogówkę, za dużą wadę wzroku, możemy mieć mętną soczewkę, tego przeciwwskazań jest bardzo wiele i ciężko jest mówić ogólnie o przeciwwskazaniach, najlepiej jest pójść do kliniki, która zajmuje się korekcją wzroku, opowiedzieć o swoich chorobach, o swoich problemach. Trzeba zbadać dokładnie anatomię oka, trzeba dokładnie zbadać dioptrię, zobaczyć, jakie pacjent ma przyzwyczajenia, jakie pacjent ma hobby, czym się pacjent zajmuje zawodowo i wtedy możemy pacjentowi jak najlepiej doradzić, czy korekcja wzroku ma sens, czy można ją wykonać, czy korekcja jest bezpieczna, czy lepiej nie wykonywać żadnego zabiegu i zostać przy okularach, za to przy zdrowych oczach.